Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj mamy 18 dzień jesieni pierwszego roku oczywiście i Marnie ma urodziny z tego co widzę, zerknijmy sobie też jeszcze jak wygląda sytuacja z zadaniami, widzę, że nic nie ma, ale też jak widzicie mamy już rozbudowę domu, więc no na razie nie będę ukrywać, że nie będę tutaj za bardzo robić żadnych porządków, bo poczekamy sobie jeszcze trochę do tej zimy i zimą tutaj gdzieś mniej więcej postaram się, jakby wiecie, zrobić małego cheata, czyli zapiszę sobie grę, znaczy zafrizuję sobie grę i po prostu porobię porządek ze wszystkim. Także tak będzie najlepiej. W każdym razie, jaki moi drodzy jest plan na dzisiaj? No powiem wam szczerze, standardowo jak zawsze mam jakiś plan w głowie, ale domyślam się, że pewnie go zupełnie zmienimy, więc wiadomo jak to w moim wypadku wyjdzie. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to coś nam tutaj powinno powyrastać, tylko że zanim to zrobimy, to pójdziemy sobie ogarnąć zwierzaki wszystkie, żebyśmy tutaj już mieli to z głowy. I zastanawiam się bardzo, bo szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, jak dużo ja potrzebuję tutaj rzeczy, żeby ogarnąć kwestię. Czemu te kozy nie dają mi mleka? One nie powinny dawać mleka codziennie? Ciekawe. Dobra, ale zwierzaczki ogarnięte, więc standardowo sobie jeszcze zbierzmy jajka. Mamy duck... A no tak, duck feather. Zapomniałem, że mamy przecież kaczki. Świetnie, fantastycznie. Generalnie duck feather też jest nam potrzebny do jednego z bundli. Aha, to jest winter, dobra, ale tutaj będziemy mieli biuletyn. Tak. I to będzie die bundle dla... Emily. Właściwie to tak, wiecie co, patrzę, że... Moglibyśmy, kurczę, tutaj część rzeczy jeszcze pozanosić do tego fooder bundla. Ja cały czas mam z tyłu głowy, że muszę ogarnąć zboże. Także to swoją drogą. Dobra, to mi widzę nie rośnie. I teraz tak. A co tu jest postawione, że ja tu... Czemu tu... Czy tu rośnie drzewo? Da fuck? Czemu tu rośnie... Tu nie ma ścieżki? Okej. Okay. Kurczę, trochę mam, wiecie co, problem z tymi drzewami, dlatego że one jakby tak nie bardzo, ja widzę w ogóle co ja tutaj mogę zrobić, ale dobra, tutaj mamy razem, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. No dobra, może nie będę tego liczyć. Wiecie co, dobra, ja sobie to sprawdzę, załaduję sobie mapę do edytora, w sensie do edytora. Do sprawdzenia, jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te... No, jak one się nazywają? Mam na końcu języka, do Stardew Valley Planera, bo dzięki temu drzewa będą, jeżeli dobrze pamiętam, tak przecięte, więc będę mógł dokładnie policzyć i zobaczyć, ile tego będę konkretnie potrzebować. Więc myślę, że tak będzie najlepiej. Dobra, zerknijmy sobie, co Marnie lubi jako prezent urodzinowy. Diamond Magic Rock Candy Pink Cake. Pink Cake'a widziałem, że gdzieś tam mamy, więc myślę, że tego Pink Cake'a chyba jej damy, o ile ja go nie zjadłem albo coś, czegoś z nim nie zrobiłem. Bo w moim wypadku też tak może być. No dobra, teraz tak, tutaj oczywiście zostawimy sobie jeszcze drewno, niech ono się przerabia na węgiel. Tutaj też nam się wszystko przerabia i wiecie co? Mamy sporo złota. I teraz tak się zastanawiam. Ja myślę, wiecie co, że oddamy dzisiaj Kilof. Żeby on nam się po prostu przerobił. Tak mi się wydaje, że to chyba będzie najlepiej, bo szczerze powiedziawszy nie za bardzo planuję chodzić teraz do kopalni. Ja myślę, że my bardziej skupimy się na ścinaniu drzew w okolicy, bo potrzebujemy sporej ilości drewna. Więc myślę, że żeby tutaj powiedzmy było po części sprawiedliwie, to spróbujemy właśnie ogarnąć tutaj właśnie kwestie z tym. Także zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. No ale dobra, mamy oczywiście żurawinę i powiem wam teraz tak. Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ja chyba nie będę też nic za bardzo przerabiać na tutaj te jelisy już. Wydaje mi się, że ja chyba zostawię tam te blueberriesy, które są, niech one się po prostu do końca przerobią, ale raczej nie jest to jakiś taki, wiecie, wybitny zarobek. Wydaje mi się, że my chyba tak overtime szybciej zarobimy pieniądze. Znaczy inaczej, gdybyśmy oczywiście to wszystko przerabiali, to wiadomo, zarobilibyśmy trochę więcej, ale szczerze powiedziawszy, to jest strasznie, strasznie monotonny proces, jeżeli chodzi o Stardew, więc ja nie wiem po prostu, czy tutaj cokolwiek, wiecie, ogarniemy.
więc chyba nie będę się za bardzo wysilać w tym temacie. Dobra, artyczołka widzę, żeśmy ogarnęli, tutaj jakieś jeszcze brokuły. Moglibyśmy, wiecie co, tutaj posadzić kilka tego zboża, bo zboże nie rośnie zbyt długo. O, trochę dwa robaczki, może coś ciekawego będzie. O, chicken stage, dobra, fajnie, węgiel, nice. No dobra, ale tak jak już mówiłem, oddamy, słuchajcie, tego kilofa. Nie będziemy się tutaj z nim bawić. Oddamy, niech on się tam po prostu przerabia. A my przez te parę dni, jak tutaj nie będziemy mieli dostępu do kilofa, to po prostu pościnamy sobie drzewa, bo mówię, to jest niestety ta rzecz, którą potrzebuję. Dobra, tutaj mamy rzecz dla Guntera. Elegancko. No dobrze, to myślę, że tak, zostawimy sobie, bo żurawina, chociaż nie, żurawina chyba nam jeszcze powinna wyrosnąć. Dobra, ale artichoke... Nie, właśnie, nie mam artichoke'a to... A nie, mamy srebrny, dobra, to ten złoty możemy sobie zabrać stąd. Buraków z tego, co widzę, 10 mamy, także nie jest źle. A jak tutaj wygląda to Mysterious Key? Rainbow Shell, dobra, Rainbow Shell'a mam na pewno, to też sobie go zabierzemy. I teraz jeszcze tak, tutaj oczywiście zostawimy... Tylko nie złoto. Dobra. Czyli to idzie do rozłożenia. Może sobie od razu zrobimy tak. To idzie dla pana Ki. To też idzie do rozłożenia. To idzie dla Guntera. Dobra. I teraz tak. Nie dam sobie łapska uciąć, ale wydaje mi się, że ja tutaj gdzieś miałem tego pancake'a, kurczę. No dobra, zobaczmy. Już w domu. A no i owszem, że jest pinki. Dobra, no to mamy prezencik. I słuchajcie, generalnie teraz możemy gotować, znaczy powiedzmy inaczej, my mogliśmy już gotować znacznie wcześniej, tylko że no jakby ja jednak wolę mieć ładną kuchnię i po prostu tam, wiecie, powrzucać te konkretne rzeczy, które gdzieś tam są potrzebne i to tyle. Dobra, żurawiny zostawię sobie tak ze 30 sztuk, niech będzie, bo może nam się to do czegoś przydać, ale resztę generalnie sprzedamy. Nawet nie zauważyłem, ile to będzie wszystko kosztować, ale zobaczcie, tu już samo to jest 7800. Więc myślę, że może coś koło 30-40 tysięcy uda nam się zarobić, więc bardzo, bardzo ładnie. Ale tak jak już mówiłem, pójdziemy, oddamy sobie kilofa. Także niestety będziemy musieli poczekać te parę dni. Dobra, town. Dobra, także upgrade tools i jedziemy gold pickaxe, 10 kafli co prawda to kosztuje i no niestety 2 dni mamy wyłączone, ale dobra, rozłóżmy sobie jeszcze geody, zobaczymy co z nich wyjdzie. Mam nadzieję, że będą jakieś nowe rzeczy dla Guntera, byłoby spoko. Hardwood spoko, bo hardwooda, moi drodzy, też potrzebujemy tutaj, jeżeli chodzi o... No nie będę ukrywać te rzeczy do grzybów, więc byłoby spoko. I tego też na pewno nie miałem, więc na pewno mamy ze 2 rzeczy, żeby oddać Gunterowi. To jest dla Guntera, to jest dla Guntera. A to już mieliśmy dla Guntera i to też już mieliśmy dla Guntera. Dobra, to wiecie co, właściwie te 2 rzeczy ja mu chyba... O Jezu, właśnie węgiel, 150, to się chyba nie opłaca. Kalcyt i ten... Chociaż 150, ten, chociaż nie no, 10 sztuk to jest 1500. No dobra, darujemy sobie to chyba. No dobra, ale zważywszy, że dzisiaj też nie mamy za bardzo tutaj, wiecie, kwestii tego, że będziemy gdzieś chodzić mega daleko, to po prostu przejdziemy się po całej mapie, zobaczymy co i jak. Nie, collect rewards, donate to museum. Także te 2 rzeczy zostawimy. Nie wiem, czy będziemy mieli... Mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że mamy 70 rzeczy. I dostaliśmy, domyślam się, że tutaj to. I teraz tak. Poczekajcie, zrobimy tak. Ja sobie to policzę, tylko zafrizuję sobie czas. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. 38, 3, 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, tam było 60, tak? Czyli potrzebujemy 4 rzeczy. Nie wiem, skąd ja je wezmę, szczerze powiedziawszy, ale no, znaczy, umówmy się, no najłatwiej to z tych robaków, ale... Te robaki nie chcą mi absolutnie dawać nowych rzeczy. To jest problem. To jest, moi drodzy, problem. No Rusty Spoon, no ile razy mogę dostawać w Rusty Spoona?
Ajajajajajajaj. No dobrze, ale sobie dzisiaj przejdziemy na spokojnie, bez żadnej spiny. Myślę, że do zakazanego lasu też pójdziemy po Hartwooda. O, przy okazji, przejdziemy się jeszcze tutaj górą, zobaczymy, czy tutaj może nie ma żadnych robaków. O, oczywiście, że są. Elegancko. A nawet tutaj są, to jeszcze też tutaj sobie zajrzymy. Mixicy. No i o tym zbożu muszę pamiętać, więc chyba zrobimy... Albo wiecie co, nie, zrobimy inaczej. Myślę, że amarant chyba nam wyrośnie niedługo, a zboże rośnie chyba tylko 4 dni, więc na spokojnie jeszcze zdążymy. Także myślę, że sobie po prostu poczekamy, aczkolwiek nasiona myślę, że już kupię. Tak, widzę, że tu jest ten blackberry, ale to nie będziemy tego w ogóle zbierać. Mamy sporo. No dobra, to przejrzymy sobie jeszcze, co jest tutaj. Tutaj też widzę, że mamy tylko jednego robaczka, który oczywiście da mi mixicy, bo przecież nie może dać nic innego, nie? Ajajajajaj. Dobra, się machali. Dobra, Marni, gdzie jest Marni? O, Marni jest w sklepie, dobra, spoko, to idealnie. Cześć Louis, cześć Abigail. A, nie jest nastroju do rozmowy, okej. Gdzie jest Marni? Przecież ja ją widziałem tutaj. A, czy ona czasem nie jest... Tak, ona jest u tego, u Harvey'a. Chyba po prostu wizyta lekarska. O, widzę, że jest scenka. Słuchajcie, wybaczcie mi też, że tak pociągający nosem dzisiaj jestem, ale no, alergia. Także będę pociągał. No właśnie, był to po prostu, bo stukła oczywiście jakąś próbkę, ale był to oczywiście przypadek. Zdarza się. Ja też, moi drodzy, ostatnio chciałem sobie mleko spienić do kawy i zamiast mleko do takiego dzbanuszka wlałem na blat. Także zdarza się, zdarza się. Ja czuję się bardzo dobrze. Na razie. Marni, czekaj! Proszę cię bardzo, birthday gift. Wow, i z Marni, słuchajcie, mamy już 7 na 10. Bardzo mi się to podoba. Ja też wiem, że tutaj... O, patrzcie, w ogóle teraz mi znikł ten prezent. Nie wiem, co tutaj się zrobiło, nie wiem, co tutaj się naprawiło, ale no jest to dziwne trochę. No ale jest jak jest. Dobra, czyli co, zostało nam jeszcze w mieście tutaj przeszukać kilka tych śmietników, no i oczywiście pójść sobie na plażę, zobaczyć, co tam nam się ewentualnie zrobiło. Tutaj też nikogo nie widzę. A jak to wygląda? 9.25, okej. Coś tu mamy. O, wiem, co zrobimy, moi drodzy, wiem, co zrobimy. Jeżeli będzie Willy, a jest, widzę, u siebie, kupimy od niego tą najlepszą wędkę iridiową. No w sumie jakby nie patrzeć, by się przydało już podmienić. Także to będzie Iridium Rod, bo nie mam Iridium Roda. I tutaj mamy, dobra, czyli to będzie tak, to chcę włożyć tutaj. Nie wiem, dlaczego na tej Fiberglass mam auto hooka, a na tym nie mam. Trochę mnie to zastanawia, ale... To się włączało jakimkolwiek modem tego autohooka? Powiem szczerze i powiem wprost, że za bardzo nie wiem, dlaczego tutaj jest autohooka, tutaj tego nie ma. Ha. No cóż, jest jak jest. Nie wiem w ogóle nawet, jakim cudem tam się włączył ten autohook na tej wędce. No pamiętajcie, że to też chyba jest bardziej kwestia tego moda. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że nie wiem, zdobyłem jakieś odznaczenie na tej wędce, nie mam się tego bladego pojęcia. O, mamy węgiel, fajnie. Mamy też Rainbow Shella. O, właśnie, Rainbow Shella też będziemy musieli oddać.
Więc zrobimy tak, pójdziemy sobie teraz, myślę, że na górę, no bo tutaj na tej naszej plaży nic widzę specjalnego nie ma. Pójdziemy, wsadzimy, moi drodzy, tego Rainbow Shella tam do kosza przy kopalni. No a resztę dnia, i tak jak już mówiłem wcześniej, spędzimy po prostu na ścinaniu drzew. O! Co mi da dzisiaj rzeka? Złoto może być, fajnie. No dobra, to w takim razie. Tepiamy się oczywiście do kopalni. No wiecie, jeżeli chodzi o kopalnię, to jakby nie patrzeć, ja nie mam tutaj po co właściwie do tej kopalni chodzić w obecnej sytuacji, bo i tak nie mamy czegokolwiek. Ja myślę, że mówię, na pewno skorzystamy sobie tutaj z opcji ogarniania tych drzew. Jeszcze chcę sprawdzić, ile mam potworków zabitych. 13 nam brakuje. Tak mało? To może zrobimy to dzisiaj? No to jest tylko 13 potworów, to nie jest, moi drodzy, jakoś wybitnie dużo, a moglibyśmy... A czy to mi zaliczy tak? A, nie zaliczy. 13 potworków, kurczę, to nie jest naprawdę dużo, więc może skorzystajmy z sytuacji i może pójdźmy sobie... O, więc co zrobimy? Pójdziemy sobie na te poziomy... O, właśnie, to tu będziemy mieli 2. Tu już będzie 5. O, kawę, tu już mamy 5. Okej, dobra. 5, 6, 7. Chyba 8? Nie wiem, ja nie wiem też, czy wiecie, co dostaniemy w ogóle jakiekolwiek powiadomienie odnośnie tego, że wbiliśmy te 1000 mołów. Także dobra, 0,45 oczywiście. Może do takiego momentu, jak tu będą węglaki? O ile będą? Dobra, tu jest, wiecie co, dużo slajmów, to może te slajmy po prostu wyczyścimy. Bo wydaje mi się, że jeżeli teraz je ubiję, to już chyba będziemy mieli te 1000 potworków. No nie wiem, nie dostaliśmy żadnego komunikatu, więc trochę mnie to niepokoi. Ale z drugiej strony też widzicie, jak to działa, że niby założyłem sobie, że będziemy ścinać drewno, ale jednak okazało się zupełnie co innego. I tak niestety działa Stardew. Tu się nie da, naprawdę, uwierzcie mi, nie da się po prostu zaplanować dnia, bo zawsze coś innego wam wyskoczy. No chyba, że są to na przykład dni, w których idziemy na przykład do Skull Cavern. No to wtedy, a no i owszem, jest to mniej więcej... w taki sposób zaplanowane, że wiecie, no idziemy tam, tak? Więc musimy tam pójść. Dobra. Nie wiem, nie dostałem powiadomienia, że mamy zrobione to zadanie, więc domyślam się, że chyba jest zrobione, bo raczej na pewno te 13 sztuk zabiliśmy. Let's see, czy możemy wejść. A możemy wejść, dobra. Zobaczmy, co tu daje ten prezent. Mapping Cave... Mapping Cave Systems? Co to jest? Czyli dostajemy po prostu 50... Dobra, przeczytajmy sobie tą książkę. Czyli mamy... to jest, domyślam się, nowa rzecz. Czyli to jest tutaj kwestia... Nie kupiłem nasion. Wiem. Teraz sobie przypomniałem. Czyli mamy... 50% zniżki na rzeczy, które zgubiliśmy w kopalni, więc musimy o tym pamiętać, że jeżeli w kopalni padniemy, bądź chyba jeżeli nas tam po prostu znajdą, no to będziemy musieli właśnie ogarnąć kwestię związaną z tym, żeby po prostu odebrać sobie rzeczy, które tam gdzieś nam się zapodziały. Dobra, ale to na spokojnie. No i czego mi tu łazisz, kurde? Sebastian zniszczył mi sadzonkę. Chyba tutaj jednak tego nie zasadzę. Ja nie wiem za bardzo, gdzie on idzie i co on zrobi. Czy on mi zniszczy wszystkie te sadzonki, które są posadzone w tę stronę? Bo tak się jakoś dziwnie zatrzymał. Dobra, ale Rainbow... Nie, Rainbow Shella wsadzamy tutaj. Dobra, nowa zagadka. Well done, you're next. Tak, place ten bits inside my fridge. Dobra, o i tutaj jest to zadanie odnośnie... zostawienia tych 10 buraków w lodówce burmistrza. Także spoko, to już wiemy. Dobra, no do burmistrza raczej nie wejdziemy, chyba że modem bym się tam teleportował, ale nie będziemy aż tak bardzo tutaj
oszukiwać. Także moi drodzy, ja myślę, że zrobimy tak. Mamy jeszcze trochę czasu, więc wrócimy sobie na farmę. I co zrobimy? Zostawimy rzeczy, pójdziemy do zakazanego lasu, bo pamiętajcie, że potrzebujemy hardwooda sporej ilości. No i co? I mówię, postaram się zobaczyć do następnego odcinka, jak tutaj wygląda, moi drodzy, sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o kwestię związaną z, tam z tymi naszymi drzewami, co tam ewentualnie trzeba zrobić. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sobie te 10 buraków wezmę i przerzucę je tutaj jako zadanie. Nie wiem, co jest z tą wędką, dlaczego ona nie ma autohooka, więc tak trochę nie do końca, no ale cóż, jest jak jest. Dobra, czyli tak, to zostawiam tutaj, niech nam się wszystko pięknie, ładnie przerabia, bo tutaj i tak będziemy to wszystko potrzebować. Drewno zostawimy sobie na razie tutaj. No i co? Tak zajrzałem do tej skrzynki i się zastanawiam, po co. Dobra, jeszcze tutaj zostawmy teraz te spółki i tak dalej. A reszta, chociaż nie, czekajcie, to sobie też zostawimy na wszelki wypadek, bo ryby będziemy oczywiście też w miarę czego gdzieś tam potrzebować. Jest 9:40, no dobra, czasowo mamy nawet dobry wynik. Dobra, cyk, cyk. No i fajnie by było też, wiecie co, gdybyśmy ogarnęli sobie właśnie kwestię związaną z tymi. Z ogarnięciem też już tych, no jak one się nazywają, tych stawów rybnych. Tylko mówię, ja muszę zobaczyć gdzieś tam, które było to, na pewno lawa il wiem, że jest tym takim, powiedzmy, że opłacalnym, więc to na pewno będziemy musieli sobie ogarnąć. Nie pamiętam, które jeszcze. Nie wiem czasem, czy nie sea cucumber, tylko że sea cucumbera to my chyba nawet teraz możemy łowić. Nie wiem, będę musiał zobaczyć, bo na pewno wiem, że ze 4 stawy będziemy potrzebować. To jestem tego praktycznie w 100% pewny. Jest 10:40. No może być problem z tym drewnem. To chyba jednak pójdziemy pierw prosto do zakazanego lasu, bo będziemy potrzebować hardwooda właśnie do tych na grzyby. Potem musimy, pamiętajcie, zrobić dehydratator, połączyć to wszystko, ale myślę, że chyba jeden ten dehydratator starczy na taką ilość grzybów, jakie tam się będą robić. Tak mi się wydaje. Dobra, a ile tego hardwooda w ogóle z tego zakazanego lasu wypada? Bo wydaje mi się, że chyba z jednej sztuki wypadają 2. Tutaj jest chyba coś koło 6, czyli co, 12 sztuk, więc teoretycznie jeden dzień to jest tutaj jeden ten grzybowy ten, prawda? A nie, nawet więcej, 14. Bo tu jeszcze są 2. No dobra, czyli 14 hardwooda, no to powiedzmy, że 4 dni i mamy 5 sztuk, tak? Okej, nie jest źle. No dobra, mamy jeszcze chwilę, ja myślę, że tak do pierwszej godziny tutaj sobie poogarniamy te drzewa, tyle ile możemy, tyle ile nam się uda. A potem to oczywiście wracamy do domu. Także chyba tylko te drzewa stąd zetniemy i będziemy mieli done wszystko. Przypomnijcie mi też, jak możecie, bo ja staram się, słuchajcie, nagrywać odcinek po otrzymaniu od was komentarzy. Przypominajcie mi, żebym kupił zboże. Bo z reguły zawsze przed nagraniem przeglądam wasze komentarze, więc od razu będę wiedzieć, co mam przyszykować sobie, bo mówię, ja to jestem jednak lama do kwadratu. Dobra, wypiję sobie tą Jojo Cole, bo to daje nam speeda tam przez parę sekund, więc szybciej dojdziemy do domu. No energii, połowa. Teraz jest pytanie w ogóle, czy ja zdążę dojść do domu, bo nie, zdążymy, dobra, na spokojnie. Nie będziemy tutaj już dzisiaj nic sortować. I to łóżko będziemy musieli, ale to w następnym odcinku, ja je przerzucę tutaj bliżej drzwi, żeby nie było problemu, bo teraz jest ono zbyt daleko. Dobra, 20 tysięcy, to powiedzmy, że 20 tysięcy zarobiliśmy, więc to jest też bardzo ładny wynik. Także moi drodzy, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się oczywiście w kolejnym, także trzymajcie się, cześć, pa, pa.